Dokładnie jutro, 1 maja, minie 20 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obchody w województwie śląskim rozpoczęły się już dzisiaj. Świętowanie zainaugurowano na katowickim rynku. Fatima Orlińska. To będą jedne z najważniejszych wyborów do Europarlamentu od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, mówią czołowi politycy polskiej sceny politycznej. Nie tylko za sprawą obchodów 20-lecia członkostwa, ale przede wszystkim sytuacji geopolitycznej, w której od momentu wybuchu wojny w Ukrainie znalazły się państwa zrzeszone w Unii. Wybory nie są o tym, czy wygra Malinowski, czy Kowalski, czy jakieś inne nazwisko, którego tu nie chcę podawać. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakiego typu nastawienie polityczne będzie decydowało w tej organizacji międzynarodowej. Czy to będą środowisko proeuropejskie, czy nie? Czy będą chciały bardziej integrować Unię, czy nie? O tym są te wybory. A sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. W gruncie rzeczy Rosja próbuje maksymalnie osłabić Unię Europejską, najlepiej rozbić, ale przynajmniej podzielić. I teraz pytanie, czy Unia wytrzyma taki napór? Dlatego, jak podkreśla parlamentarzysta europejski, tak ważne jest, by do wyborów poszła jak największa liczba osób. Szczególnie młodych, którzy w większości swoje całe życie spędzili będąc w Unii, a tego jak wyglądała Polska przed wstąpieniem, w tym wypadku Śląsk, nie pamiętają. Podczas inauguracji obchodów 20-lecia w Unii Europejskiej na katowickim rynku mówiono o istocie na przykład środków, dzięki którym w miastach możliwe były i są duże inwestycje. Liczę te wszystkie miliardy złotych, które zostały zainwestowane i pozyskane z Unii Europejskiej. To w swojej perspektywie 20 lat to jest ponad 10 miliardów złotych, które pozyskaliśmy na realizację różnych zadań, różnych inwestycji. No nie byłoby strefy kultury, musielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, ciułać na te inwestycje i nie wiem, czy nas byłoby stać tak do końca. Natomiast to, ten proces integracji, ten proces możliwości korzystania ze środków unijnych wzmógł czy przyspieszył proces realizacji wielu, wielu przedsięwzięć. O czym mówił również przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. On z kolei porównał wspólnotę Unii Europejskiej do funkcjonowania gmin zrzeszonych w metropolii, wskazując na wagę działania i podejmowania ważnych decyzji w jedności. Duży może więcej. I tak po prostu jest. Unia Europejska to przede wszystkim wspólna gospodarka. Dzięki temu jest w stanie konkurować z gospodarką amerykańską, chińską. Ma tą siłę nabywczą, możliwość konkurowania. Ale to nie tylko sama gospodarka. A z kolei Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to 41 miast, gmin, które również ze sobą współpracuje, żeby szukać lepszych efektów realizacji pewnych usług publicznych, choćby transportu publicznego, być może w przyszłości innych. Bo ta współpraca się po prostu opłaca, jest bardziej efektywna. I we współpracy, no to taka myślę, że nasza przyszłość. A o to, by w Parlamencie Europejskim głos Śląska był słyszalny, powalczą m.in. Borys Budka, Łukasz Kochut, Michał Gramatyka, Katarzyna Stachowicz, Dobromir Sośnierz czy Maciej Konieczny. Wybory odbędą się 9 czerwca, a w długi majowy weekend w całym regionie organizowane są wydarzenia promujące obecność w Unii Europejskiej.